szpitali wodnickiej. Towarzyszyć mu będzie samiczka. O, dzięki temu będziecie mogli sobie porównać wielkość, wagę samicy i samca. Ale moi drodzy, nim zaczniemy, poproszę, żebyście w trakcie pokazu już nie wstawali ze swoich miejsc, dobrze? Przede wszystkim nie zbliżamy się do bariery oddzielających basen od tyłu. No dobrze. Zaczynamy więc, a ja zapraszam do nas trenerów. Pewnie nic nie ma. Proszę bardzo, oto i nasi trenerzy. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik. No dobrze, moi drodzy, przywitajmy ich brawami. A teraz pozwólcie, że przedstawię wam ten niewielki team i zacznę od tych pięknych dam. O, przed wami dziewięcioletnia przepiękna Miki. A towarzyszy jej trenerka Julia. Z kolei na drugiej pozycji. Moi drodzy, niezwykle przystojny, jak widzicie, i dostojny. 25-letni Barney. Teraz dopiero widać jego wielkość, prawda? Aha. Tuż obok niego trener Mateusz. No dobrze, ale ja sobie myślę, że Barney powinien przywitać was osobiście. Donośnie, proszę. I za chwileczkę Barney pokażę wam kilka ćwiczeń. Mam nadzieję, że wam pokażę, bo ja wam zdradzę, że to straszny lęk. Najchętniej by tylko jadł i spał na przemian. No dobrze, w trakcie tego pokazu też będę wam opowiadać na temat tego niezwykłego gatunku ssaków płetwonogich. Mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchacie. No więc, moi drodzy, uchadki kalifornijskie zamieszkują na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, ale występują też u wybrzeży Meksyku i u wybrzeży Kanady. W tej chwili populacja tego gatunku liczy sobie około 180 tysięcy osobników i ma się doskonale, choć wiele lat temu została wpisana do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Teraz ma status najmniejszej troski, to znaczy, że co roku uchadek przybywa, a nie ubywa, co nas oczywiście ogromnie cieszy. O. Czekajcie, czekajcie, Barney wam za chwileczkę pokaże balansowanie piłką na nosie. Coś, z czym chyba uchadki są najczęściej kojarzone, prawda? Jak widzicie, dorosły samiec jest naprawdę okazały, naprawdę ogromny. One mogą osiągać wysokość 3 metrów i wagą 350 kg. Barney w tej chwili waży około 260 kg, ale to tylko dlatego, że trenerzy dbają o jego linię, o jego sylwetkę, tak by w ogóle mógł się jeszcze poruszać. Uwaga! A, długi balans! A teraz podania!
Brawo! Natomiast oczywiście od samców są dużo mniejsze. One maksymalnie osiągają 180 cm długości, a waga oscyluje w granicach 100-110 kg. Dlatego też samice są o wiele bardziej sprytne, sprawne, zwinne. One również bardzo szybko potrafią biegać po lądzie za sprawą tych czterech długich, bardzo silnych płet. No bo na nich potrafią unieść cały ciężar ciała. I uwierzcie mi, że czasami trudno za nimi nadążyć, kiedy biegną po lądzie. No dobrze, to ja teraz zrobię pauzę, bo widzę, że Barney chce skoczyć do Wojtka. Uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki, żeby mu się udało. Dasz radę? Świetnie. Uwaga. I Barney wystartował, rozpędza się. No, Barney się, rozpędzamy się. Hop, pięknie. No jak widzicie, samce skaczą nieco ociężalej, nie ma się czemu dziwić, zważywszy na ich wagę i wielkość. Natomiast samice w ten sposób potrafią wyskakiwać nawet na 3 metry ponad powierzchnią. Bardzo często takie wysokie skoki wykorzystują do ucieczki przed atakiem groźnego drapieżnika, czyli przed orkami i rekinami, żarłaczami białymi, bo to ich najwięksi wrogowie w naturalnym środowisku. Kolejną różnicą jest kształt głowy. Popatrzcie na Barniego. Zobaczcie, no teraz Barni się położył, słuchajcie, musi sobie troszkę odsapnąć. Samce mają bardzo dużą, okazałą głowę, niezwykle wydatnym, takim wypukłym czołem. No, natomiast u samiczek główka jest niewielka, maluteńka, smukła. No, a teraz Barni widzę, że tańczy dla was, zobaczcie. To chyba foxtrot, co? Słuchajcie, dziennie taki dorosły samiec może zjeść około 40 kg pożywienia. Całkiem sporo, prawda? A w poszukiwaniu pożywienia potrafią nurkować na głębokość 250 metrów i pozostają pod wodą na jednym oddechu przez 20 minut. Nasze uchadki zjadają śledzie mieszane ze szprotami, ale te w naturalnym środowisku bardzo chętnie zjadają też kałamarnice, ośmiornice. Czasami polują na kraby, które rozłupują niesamowicie ostrymi kłami. A skoro już jesteśmy przy kłach, to powiem wam pewną ciekawostką. Otóż uchadki mają czarne zęby, ciemne zęby. Im starszy osobnik, tym zęby mocniej wybarwione. No i chyba czas na brawa dla Barniego, co? Najważniejszym narządem zmysłu wykorzystywanym przez uchadki w polowaniu są wcale nie oczy, wcale nie wzrok, tylko te przepiękne wąsiska, które widzicie na końcu ich pysków. To są wibrysy, wąsy czuciowe, bardzo wrażliwe, bardzo czułe na wszelkie prądy zawirowania wody i to dzięki nim uchadki doskonale polują w nocy albo w mętnej, nieprzejrzystej wodzie. Muszę też wam powiedzieć, że bardzo często pionowo wyskakują w górę i chwytają ptaki morskie, które gdzieś nisko latają nad głowicami ryb. Oni są po prostu niezwykłymi myśliwymi, są bardzo pomysłowe w tych polowaniach. Potrafią ze sobą również współpracować. Takie stado uchadek zagania ławicę ryb gdzieś na płycizny, do płytkich zatoczek i tam dopiero na nie polują. A taką najbardziej charakterystyczną cechą dla uchadek, podlega zaniepokojeniu uchadkowatych, są ich uszy, które już zapewne zauważyliście, a jeżeli nie, to proszę przyjrzyjcie się. Te uszka są niewielkie, ale jednak dobrze widoczne i to od nich wzięła nazwę rodzina tych zwierząt, czyli uchadki, uszatki, uszanki, ale alternatywną nazwą i myślę, że o wiele bardziej adekwatną jest lew morski. Zdecydowanie lepiej ta nazwa do nich pasuje.
No i teraz uwaga, uwaga, bo będzie chyba popisowe ćwiczenie naszego Barniego. Poczekamy tylko, aż zbierze siły, bo jak widzicie, wykona kilka ćwiczeń, już jest bardzo zmęczony. Oj, brawa tylnymi plecami. O, pięknie. Aha. No tak, przy okazji macie okazję przyjrzeć się niezwykle długim i silnym plecom. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że uchatki inaczej niż foki w wodzie napędzają się przednimi płetwami, a tylne płetwy służą im tylko i wyłącznie jako stery. Prawda, Barnisiu? No i tak, tak. A czy wy byliście na poprzednim pokazie? Znaczy, na pokazie nie widzieliście tutaj? Nie? Nie widzieliście naszych fok? Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do 16, bo właśnie wtedy występować dla was będzie pop. Kończymy powolutku? Barnisiu, kończymy, prawda? No dobrze. Pożegnaj się, panie. Szczególnie w nocy, słyszany jest we wsiach oddalonych nawet o 10-12 km. Pożegnajmy również naszą Wiki, więc poproszę o brawa dla niej również. O, Wiki teraz przepięknie pływa w bardzo charakterystyczny dla uchatek sposób. One tak wyskakują co pewien czas ponad powierzchnią wody. I dzięki temu zwiększają swoją prędkość. A w wodzie potrafią pływać z szybkością 30 km na godzinę. Szczególnie wtedy, kiedy go nie drapieżni. No dobrze. Dziękujemy również naszym trenerom. Trenerka Juliet oraz trener Mateusz. I ja wam również dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym pokazie. Na dolnym basenie pokazowym. Zapraszamy was gorąco, a teraz już dziękuję pięknie.